Gladiusz, mówi się dużo o patriotyzmie, bierze się udział w różnych uroczystościach patriotycznych, bo patriotyzm jest rzeczą bardzo ważną, ale prosiłbym Państwa, wszystkich tu obecnych, żeby ponieśli tą informację, że patriotyzm taki, który zaczyna się i kończy na słowach, jest patriotyzmem pustym, z niego niewiele wynika. Za patriotyzmem musi iść czyn. Ten czyn towarzyszył w 1914 roku Legionom. W pierwszej brygadzie kadrowej, bo oni czynem pokazali, że o Polskę trzeba walczyć. Pierwsza kampania kadrowa i to był ten czyn. I dzisiaj potrzebujemy tak samo czynu, jak wtedy w 1914 roku. Bo gdybyśmy tak, wszyscy, tak jak ten młody chłopak, 16-letni ze szkoły średniej, nie obawiał się represji i przyjął to wyzwanie, czynem pokazał swój patriotyzm, to w tej chwili nie byłoby ani jednego reliktu komunistycznego w Polsce, ani jednego pomnika okupacyjnego. Więc do wszystkich środowisk patriotycznych i niepodległościowych, bierzmy przykład z tego młodego człowieka. Czynem pokazujemy swój patriotyzm, nie tylko mowa. Za mową musi pójść czyn, bo inaczej do tej pory bylibyśmy pod okupacją. Więc pamiętajmy o tym.